Piotr Woźniak-Starak nawet po śmierci nie zazna spokoju. Od jego śmierci upłynęło już niemal pół roku, ale wychodzi na to, że sprawa znowu zostanie odkopana. Jego rodzina wolałaby mieć już to za sobą. Piotr Woźniak-Starak zginął w sierpniu w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno. Będąc w stanie nietrzeźwości, wykonał nagły manewr motorówką, po czym wraz z towarzyszką wypadł za burtę. Cała Polska śledziła akcję poszukiwawczą, a o znalezieniu jego martwego ciała donosiły wszystkie krajowe media. Rodzina już wtedy przeżywała ogromny stres, mieli nadzieję, że po pogrzebie w końcu będą mieli spokój. Niestety, to nie koniec ich tarapatów. To nie koniec koszmaru rodziny Piotra Woźniak-Staraka. Będzie kolejny skandal o problemach związanych z pochówkiem producenta filmowego, mówiono jeszcze przed ceremonią pogrzebową. Złożenie jego ciała na terenie posiadłości Staraków miało być działaniem niezgodnym z prawem. Ostatecznie rodzinie udało się sprawę wyjaśnić, powołując się na prawo, według którego można składać szczątki zmarłych w katakumbach, które miały znajdować się na ziemiach należących Staraków. Jednak 10 lutego, Komenda Powiatowa Policji w Giżycku złożyła do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie Mirosława S. za dokonanie pochówku poza terenem cmentarza. Sprawa oczywiście dotyczy urny z prochami Piotra Woźniak-Staraka, która spoczęła w katakumbie. Piotr Woźniak-Starak pochowany niezgodnie z prawem. O wszystkim zadecyduje sąd. Zgłoszenie dotyczy naruszenia artykułu 18 ustawy z 1959 roku o cmentarzach i chowania zmarłych. Rozprawa ma odbyć się 20 kwietnia w 2020 roku. Jakiś czas po informacji o pogrzebie Piotra Woźniak-Staraka, krążyły pogłoski, że katakumb w Fuledzie na działce Staraków nie spełnia ustawowych warunków do przeprowadzenia pochówku. Dzisiaj grzeje, 1. Operacja nie przyniosła skutku, wdały się komplikacje. Napłynęła bardzo smutna wiadomość o śmierci polskiego piłkarza 2. Grażyna Torbicka pogrążona w smutku. Towarzyszyły jej łzy, kiedy pochyliła się nad trumną. Wygląda więc na to, że rodzina Piotra Woźniak-Staraka długo jeszcze nie zazna spokoju. Ponadto, jeśli sąd stwierdzi, że pochówek został wykonany nielegalnie, urna z prochami będzie musiała być przeniesiona, co przyprawi tylko dodatkowych cierpień rodzinie. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.